Miasta, w którym wszystkie zabytki są nowe. Czymś przecież trzeba było zasłonić rozstrzelane oryginały ciałami murów i czaszkami mieszkańców, wybrukowany, krwawo-ceglany, milczący grobowiec z mieszaniną kpiny, rozpaczy i sławy. Jestem z zamordowanego miasta, jestem z rozszarpanego miasta, jestem ze zdradzonego miasta, jestem z Warszawy. W moim mieście domy zbudowano na cmentarzu i na cmentarzu wytyczono ulicę, a Nika ma twarz gwałconej kobiety, którą ukrzyżowano na swastyce, wnętrzności wypruto tryzubem i sierpem obcięto piersi. Z niebios słychać rechot obcych bogów, patrzących na miasto gnijące na ołtarzu, nad którym zawsze księżyc wschodzi krwawy. Jestem ze zgwałconego miasta, jestem z zapomnianego miasta, jestem z ukaranego miasta, jestem z Warszawy. Moje miasto starło z twarzy krew zmieszaną z łzami, lecz zmartwychwstanie oznacza, że poznało pleśń grobów i pamiętać o niej będzie aż do końca. Latarnie jednak świecą dziś inaczej i inni przechodnie spieszą ulicami w nieskazitelnym blasku sierpniowego słońca. Miasto milczy ogłuszone krzykiem, raz już poległo dla cudzych kości. Teraz pragnie tylko spokojnej zadumy, by ci, co nadejdą, zrozumieli to wszystko i nie zgubili sensu wśród rac i wrzawy. Jestem ze zmartwychwstałego miasta, jestem z niepokornego miasta, jestem ze zmęczonego miasta, jestem z Warszawy. Dobry wieczór, proszę Państwa, guten Abend, good evening, shalom, zdravstvujcie. Zacząłem tą audycję, po raz pierwszy zresztą robię taką audycję wieczorem, ale to zbliża się 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzień dla mnie jest dość trudny z kilku powodów. Po pierwsze, ja jestem warszawiakiem z dziada, pradziada. Od dawien dawna z obu stron i raczej nigdy nie miałem rodziny poza Warszawą. Jestem z rodziny powstańczej, więc znam, mam tyle lat, ile mam, więc pomogłem poznać wszystkich tych ludzi, którzy brali czynny udział zarówno w konspiracji w Poznaniu, jak i powstaniu. I z przerażeniem patrzę na to, co teraz się dzieje, na swoisty kult powstania. I to, co mówię teraz, dlatego zawsze na temat powstania, pytany nawet i przez dziennikarzy, nie tylko, mówię to zawsze, proszę Państwa, przed 1 sierpnia albo po 1 sierpnia. Nigdy nie mówię tego 1 sierpnia, bo 1 sierpnia, proszę Państwa, dla mnie jest swoistym dniem zmarłych, dniem zamordowanego miasta, zamordowanych ludzi, dniem przede wszystkim oszukanych ludzi. Pamiętam zarówno dziadów, ale zarówno ciotkę, wujków, ich znajomych, żołnierzy AK, ci, którzy przeżyli i przetrwali w Warszawie. I jak oni na ten temat mówili? I proszę mi wierzyć, żaden z nich nie chciał święcić tego dnia po prostu. Uważał, mniej więcej po 7 dniach powstania, oni już wiedzieli, że zostali oszukani. I dlatego zrobiłem tą audycję, także przepraszam tych wszystkich, bo ktoś tu zadał pytanie o Chiny i o coś. Dzisiaj na to nie odpowiem, odpowiem jutro. Pamiętam to pytanie, odpowiem jutro, zresztą ten pan już sobie poszedł, bo pewnie się zorientował z innych pisów, o czym będzie ta audycja. Dlatego dzisiaj, 25 lipca, na 5 dni przed rocznicą fetowaną znowu przez polityków, chciałem tę audycję zrobić i zapraszam do dyskusji również na ten temat, bo to jest temat, proszę Państwa, który w nas wszystkich tak na dobrą sprawę jest odwieczne pytanie, czy my zawsze będziemy świętować w sposób wręcz euforyczny wszystkie nasze tragedie i wszystko to, co się, proszę Państwa, Nie muszę pewnie dalej Państwu mówić, bo dobrze. Uważam, że jako właśnie warszawiak z taką historią typowo warszawską mam absolutne prawo mówić to i również żądać odrobiny zadumy, bo pamiętać trzeba i pamiętać będzie to moje miasto, oczywiście, że w nas. Muzyka w tle wiersza to była kompozycja Ryszarda Jasińskiego, którą wykorzystam w audycjach o Auschwitz. Ale wykorzystałem ją tutaj, bo to też jest potrzebne. Przeczytam Państwu fragment czego. Proszę bardzo. Nigdy wcześniej, tak jak w 1944 roku, tak silnie nie splotły się ze sobą dwie najbardziej polskie ze wszystkich polskich cech. Niebywały heroizm, patriotyzm i gotowość do poświęceń Polaków, a z drugiej strony głupota polityczna naszych przywódców. Generałowie Tadeusz Burko-Morowski, Leopold Okulicki, Tadeusz Pełczyński, Antoni Chruściel i pułkownik Jan
Książę Pec. Trudno w dziejach Polski znaleźć inną grupę ludzi, która przyniosłaby swojemu państwu tak olbrzymie szkody i sprowadziła na swoich rodaków tak straszliwe cierpienia. Za kilkadziesiąt lat, gdy opadli już unosący się wciąż nad Warszawą bitewny kurz patriotycznej egzaltacji, przyszłe pokolenia Polaków wystawią niezwykle gorzką ocenę. Niezwykle gorzką ocenę wystawił również im współczesny generał Ander, proszę Państwa. To był fragment książki Obłęd 1944 pana Piotra Zychowicza. Ja w wielu wypadkach się zgadzam z panem Piotrem Zychowiczem, poza chyba jedną, poza kilkoma, znaczy jest kilka rzeczy, którymi się z nim nie zgadzam, nie wiem, że uważam, że czego pan Piotr Zychowicz nie bierze pod uwagę, że jakiekolwiek porozumienie z III Rzeszą może było przed 1 sierpnia 1939 roku, a po 1 września 1930 była to już tylko kolaboracja, ale to nawet nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o powstanie warszawskie. Ja chcę przedstawić Państwu pewną historię, którą możecie nazwać historią spiskową, do której dojdę. Teorię spiskową, bądź też teorię, ale to jest tylko teoria. To jest tego teoria, natomiast ze wszystkich materiałów i książek ta teoria wydaje mi się być dość prawdopodobna. Warto, żeby prawdziwy, a nie tacy amatorzy jak ja, do tego się troszeczkę przyłożyli, czyli czy to jest możliwe, ale raczej boją się, bo wtedy by doszło zupełnie lek babylę generału. Tu Paweł Szyn pyta, czy generał Okulicki mógł być pod sowiecką kontrolą, wykonać rozkaz Ostrowskiego o powstrzymaniu powstania. Panie Pawle, dowie się pan, sam pan wyciągnie wniosek w dalszej części audycji. Oczywiście ja zapraszam Państwa do uwag, do dyskusji, do czego się podoba. Jeśli chodzi o wiersz pani Dario Larson, znijcie autora i wtedy mrozacie. Ale już mnie zaczyna irytować. Baczyński, wiersze wojenne i race, i te krzyki wręcz nachalne. A tak naprawdę warto, żeby ktoś tak się zastanowił, żeby takiego błędu nie popełnił. Proszę Państwa, powstanie warszawskie, jak wszyscy wiemy, wybuchło 1.17, powiązane armią prowadzoną w ramach akcji Burza. Połączone zostało z ujawnieniem i oficjalną działalnością najwyższych stygo państwa. Była to teoretycznie największa operacja militarna Armii Krajowej. Zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawnej Warszawa, a także Puszczę Kampinoską. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom i tak wszyscy mówią, i politycznie przeciw ZSRR. AK planowało zrobić tu własny. Boże, no po co pani to powie? Nie wie pani, co chce powiedzieć. Ma pani rację. Dobrze, ma pani rację. Przepraszam bardzo, ale to jest taka... I oczywiście chodziło o to, żeby nie oddać Rosjanom Warszawy. Prawda, żeby AK miało, żeby AK i rząd londyński miał wtedy podstawę do rozmowy z Rosjanami. Nie wzięli pod uwagę tylko jednej rzeczy. Nie wzięli stanowiska na przykład po konferencji teherańskiej, nie wzięli stanowiska Churchilla, nie wzięli stanowiska aliantów przede wszystkim, nie wzięli również, bądź nie wiedzieli, ale chyba jednak wiedzieli, no, ludzie po prostu nie wiedzieli, nie wzięli pod uwagę położenia strategicznego Niemców i tego, co się działo wtedy na froncie, proszę Państwa. W powstaniu warszawskim zginęło od 150 tysięcy do 20 tysięcy mieszkańców. Straty powstańców wyniosły 16 tysięcy zabitych, ginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli, czyli mamy tu już prawie 300 tysięcy. Ogólna liczba strat Warszawy w czasie II wojny światowej wyniosła ponad 700 tysięcy osób zabitych. Wiązak im spieprzone dokładnie miasto. Powstanie wywołało, wbrew pozorom, wywołało szok. I to nie tylko tutaj, ale również o tym pisze Goebbels. Zmusiło ich do opóźnienia marszu wojsk przez Polskę na odsiecz dla wału poborskiego. O tym powiem pod uwagę. Ja jestem zdania, że powstanie służyło przede wszystkim Stalinowi. Nie tak jak oszukano, że ma to wyzwolenie i tak dalej, ale służyło przede wszystkim. Dlaczego? Powiem Państwu. Tak się dziwnie składa, proszę Państwa, że na tydzień przed powstaniem, w okolicach 26 lipca, pojawiły się nagle audycje w radiu rosyjskim, po polsku, w radiu rosyjskich nadajnikach na okupowaną Polskę nastawione, wzywające właśnie do powstania, że jechali, Niemców nie ma, że są słabi, bo rzeczywiście w lipcu cywilne władze administracji Warszawy opuściły miasto. I proszę Państwa,
To również spowodowało, że bardzo duża część ludzi wierzyła, w to wierzyła, że mają realną siłę. Nie będę tutaj przytaczał różnic nieproporcjonalnych, nieproporcjonalnych uzbrojeniu, w uzbrojeniu wojsk niemieckich, wojsk AK, ale wiemy, że po już mniej więcej po 3-4 dniach zaczęło brakować amunicji. Tak mi zresztą opowiadali, że brali w tym udział. Mniej więcej po tygodniu już wiedzieli, że walczą tylko o przetrwanie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w bardzo cyniczny sposób ci tak zwani nasi sojusznicy i tak zwani wykorzystali to, co w Polakach i w warszawiakach jest najwspanialsze, czyli właśnie bohaterstwo, heroizm wręcz i to uczucie, że nareszcie można przywalić po tylu latach łapanek i tylu latach represji, można przywalić Niemcom. Nikt się po prostu nie zastanowił, czym to się stało. Jeśli chodzi o tych, którzy bezpośrednio brali udział w niszczeniu Warszawy, i oczywiście to i to, proszę Państwa, przede wszystkim był to Erich von dem Bach-Zelewski. Pochodzenia częściowo polskiego. On się urodził w Lęborku, wówczas to było na Pomorzu Gdańskim, ale był inspektora ubezpieczeniowego w ogóle. I jego żona miała na nazwisko Szymański, jego matka miała Szymański, pani była Polką. Miał szlachtę kaszubską, miał własny herb, właśnie herb żelewski. I von dem Bach wstąpił do NSDAP dość wcześnie. On wstąpił do NSDAP w 1930 roku, prawda, był przedtem w 1934-1930 w Grenszucie, ale potem wstąpił do SS i głównie był sławny w cudzysłowie z akt pacyfikacji w Polsce. Oddziały doprowadziły do rozbicia oddziału Hubala przecież. W październiku 1939 został pełnomocnikiem Heinricha Himmlera do spraw umacniania Niemczyzny cielonej w kampapu na Górnym Śląsku. Był wyższym dowódcą SS i policji we Wrocławiu przez pewien czas. No i oczywiście pacyfikacja powstania warszawskiego. Po wojnie Bach został skazany na 10 lat w 1951 roku. Izba denazyfikacyjna w Monachium skazała go na 10 lat do obozu pracy, szybko na areszt domowy. W 1961 został ponownie aresztowany za udział w Nocy Długich Noży i skazany na 4 płynności. I ponownie w 1962 morderstwo 6 niemieckich kobiet zostało przez sąd w Norymberdze na żywocie. Ale nie odpowiadał przed sądem za zbrodnie ludobójstwa. Zmarł w szpitalu więziennym na przedmieściach Monachium 8 marca. Von dem Bach twierdzi również, że pomógł w samobójstwie Hermanowi Göringowi, ale to jest absolutnie prawda. Jest bardzo ciekawy i można to oczywiście przeczytać. Następny, proszę Państwa, to był następny z tych, którzy niszczyli Warszawę i budowali ludzi, to był Paul Otto Geibel, który był SS Brigadierem i generalmajorem policji w czasie okupacji niemieckiej Polsce, był dowódcą SS Cytadystów Warszawskich, gubernatorstwa, to co innego niż Warszawa. On tłumił powstanie warszawskie, był dość ostry. W Śródmieście mówi się, że jego ludzie zamordowali od 5 do 10 lat. Dziwnym trafem został skazany, proszę Państwa, po wojnie. Potem tłumił jeszcze Pragę. W Pradze tam jeszcze działał, no ale Sąd Narodowy w Pradze skazał Geibla na 5 lat ciężkiego więzienia za przynależność do SS tylko, ale potem przekazano go do Polski. I w 1954 roku w Polsce został skazany na karę za zbrodnię. Karę odbywał w Strzelcach Opolskich. Wydział Karny Sądu Wojewódzkiego w Opolu z uwagi na nienaganne zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary, jego warunki te wskazują tylko częściowego wykonania kary, nie popełnił po zwolnieniu nowego przestępstwa, zwolnił Geibla, po czym ten udał się do Warszawy po paszport. Interwencja grupy wyższych oficerów, wtedy Wojska Polskiego, spowodowała ponowne odwołanie Geibla w Strzelcach Opolskich. Próba zwolnienia go w 1966 roku przez ten sam sąd spowodowała przenieść Kotowskiego w Warszawie w pełni samobójstwa 12 listopada 1966. To jest bardzo ciekawe w dalszych rozważaniach, bo widocznie w kontakcie musieli go bronić. Ta grupa wyższych oficerów to była jeszcze część tych oficerów AK, która się uchowała w Wojsku Polskim. Tyle Geibel. Następny Rainer Stachel. To był niemiecki i fiński wojskowy, tak na dobre, ostatecznie w stopniu generała porucznika był ulgiem państwowym. Był dowódcą niemieckiego garnizonu Wilna w czasie Opostra Brama, dowódcą garnizonu Warszawy i warszawskiego na powstania Geibel też uczestniczył, jego wojska uczestniczyły w tłumieniu powstania warszawskiego. Zmarł 30 z Geibel, ze Stachelem jest tak, że on został
internowany przez razem z Antonescu w Rumunii, bo po powstaniu i w 1952 roku zmarł w etapowym więzieniu NKWD we Włodzimierzu. Inne źródła podają również rok 1955 i miejscowość Wolkową. Przyczyną śmierci był atak serca, który miał być po odbyciu kary, odesłany do... Także Stachela szlak trafił, proszę Państwa. Słynny Heinrich Friedrich Reinefar. Urodzony w Gnieździe w 1903, członek NSDAP od 1932 roku, SS Gruppenführer, odpowiedzialny za liczne zbrodnie. Właściwie to wojska Reinefarta pacyfikowały Warszawę. On był odpowiedzialny również za rzeź Woli. Niestety, w latach powojennych zachodni alianci uznali, że może być przydatny jako świadek w procesach torskich, poszedł z nim współpracę. Reinefar był aresztowany przez pewien czas pod zarzutem zbrodni, ale sąd w Hamburgu zwolnił go z powodu braku. W 1951 został wybrany na mistrza miasta Westerland Spiesylt jako przedstawiciel partii Blok Wszechniemiecki, blok wypędzonych z ojczysty, pozbawionych praw, tak to się nazywał ten blok. Reinefart tam zajmował się odbudową ze zniszczeń właśnie. W 1958 roku wybrano go do Landtagu w Holsztynie, a później po 1967 roku rozpoczął pracę jako prawnik. Nigdy nie zgodzono się na jego ekstradycję. W 1979 roku zmarł w swojej rezydencji. Nigdy nie odpowiedział za... Tutaj muszę przyznać Niemcom to, że w 1957 DEFA wyprodukowała film dokumentalny Urlop na Sylcie o zbrodniach wojennych Reinefarta. Heinz Reinefart był jednym z Krzysztofa Konkolskiego z wywiadów, z kimi co u pana słychać. Ciekawa książka. A właśnie. Szwedzki pisarz Niklas Zenderberg wydał książkę na jego temat Kat Warszawy. A 10 lipca 2014 roku parlamentarzyści Schleswig-Holsztyn przyjęli rezolucję, która po prostu, no taką jakby ubolewający Reinefart był jakimś rady i tam dalej pracował. Nie wszyscy byli oczywiście czarnym charakterem, bo był jeszcze jeden człowiek, Nikolaus von Wormann, który, on zmarł w 1959 roku w Berchtesgaden, to był on był generałem wojsk pancernych. Jednostka została podciągnięta pod Warszawę, proszę Państwa, i dowodził 9. Armią, albo raczej szczątkami. Tam były dwie, 17. i 73. Dywizja Piechoty, promowane 11.30-11.32 Brygady Grenadierów. Otóż von dem Bach-Zelewski wystawił opinię jak najgorszego, dlatego że on sprzeciwił się, czynnie się sprzeciwił, usiłował przynajmniej, wyczynom tej tak zwanej brygady szturmowej Rona, generała Kamiego. I nie chciał dopuścić do działania Rona i tam nawet wystąpił. No i von dem Bach odwołał go, wystawił mu jak najgorszą opinię. On potem był, pracował tutaj w armii, nie był komendantem garnizonu, był komendantem garnizonu w Alpen. 4 maja, czy to jest chyba, utrzymano. Ale to była jedyna postać, proszę Państwa. Warszawę także niszczyli ludzie tytułem tacy jak Pietro Diaczenko, proszę Państwa, który był w wojsku ukraińskim i tak dalej, był częściowo w wojsku polskim, a później współpracował, był członkiem Ukraińskiej Generalnej Rady Kombatantów w okupowanym Krakowie, proszę Państwa, i współpracował z OU. Poza pacyfikacjami na Chełmszczyźnie, ten ukraiński Legion Samoobrony brał udział w walkach za Kajdę z antytowarnymi oddziałami 1 Armii Wojska Polskiego na Przedniakowskim, powstanie. Następnie walczył w Kampinosie. Mówi się, że Diaczenko również też brał udział w tej słynnej rzezi Woli, proszę Państwa. Diaczenko zmarł spokojnie, przez nikogo nie niepokojony w Filadelfii, w Pensylwanii, USA, proszę Państwa. Oczywiście największą zbrodnią była Woli. To była masakra, która zrealizowano w dniach 1-4 sierpnia. Generalnie Dirlewanger, o którym kiedyś mówili ludzie z tego ukraińskiej samoobrony. Część później była w UPA i tylko część. Nie było tam Rony Własowa, bo jeszcze to nie istniało wtedy tak naprawdę. Niemcy dokonali całą, tam już można zajrzeć i zobaczyć zabitych. Ale to była czarna sobota. W dniu Reinefart kazał dać przykład i to Reinefart wydał rozkaz. Niestety przebieg narady można otworzyć wyłącznie na podstawie zeznań, które złożyli w latach 60. Podczas śledztwa to przecież przeciwko Reinefartowi. Brał w nich udział Dirlewanger, gdzie kamieniki śmigł. Nie wiadomo, tak naprawdę bunt stał. No i cóż, no i wtedy w ekstrem dokonano, zamordowano kilkanaście tysięcy kobiet, dzieci, mężczyzn. Wykończono ich chorych w szpitalach. Nawet był w dniu 6 sierpnia powtórzony
wolno to. I w dniu 7 sierpnia także. Wola została wtedy stracona. Proszę Państwa, no, ja specjalnie chciałem pokazać, że co się właściwie stało. Właściwie, że nic się nie stało, dlatego, że w drugiej części opowiem o teorii, proszę Państwa. Ja wiem, że to skres tak są. Ostatecznie 1 sierpnia oddaję tylko hołd zmarły, a natomiast na pewno nie przywrócę. I zaraz do tego dojdzie. Proszę Państwa, generał Monter, Antoni Chruściel, Monter, mówił tak. Monter z pogardą odrzucał twierdzenie, że powstanie było w iście wystąpieniem Adrym. Wiedział, jak niezwykle dogodną sytuację nad Wisłą w najważniejszym punkcie na głównym berlińskim kierunku stwarzał dla Armii Czerwonej zbrojny zryw Warszawy. Wyzyskanie tej okazji pozwoliłoby Rosjanom na znacznie wcześniejsze wkroczenie na teren III Rzeszy. W powstaniu powinna być zatem Moskwa dojrzeć gest pojednawczy, próbę przełamania lodu, wspólną walkę przeciwko wrogowi i załatwienie w ten sposób wzajemnego sporu. Monter chyba reprezentował tylko i wyłącznie punkt widzenia Churchilla i Związku Radzieckiego, bo ja uważam, i to jest ta moja teoria, proszę Państwa, oczywiście, że powstanie tak naprawdę służyło Rosjanom. Inaczej w dniu 29 lipca w godzinach wieczornych Radio Moskwa nadało w języku polskim wezwanie do ludzi Warszawy. Głosiło ono, że dla polskiej stolicy godzina czynów biła oraz zapowiadało, że czynną walkę na ulicach Warszawy nie tylko przyspieszymy chwilę ostatecznego wyzwolenia, lecz ocalimy również majątek narodowy i życie waszych braci. Tego samego dnia na murach Warszawy pojawia się odezwa podpisana przez samozwańczego generała Juliana Skokowskiego, przywódcę lewicowej Polskiej Armii Ludowej. To nie jest Armia Ludowa, tylko to innego, w której informowano fałszywie, że generał Buriaka uciekli z Warszawy i tak dalej. Czyli jakby Rosjanie dążyli rzeczywiście do tego, żeby powstanie w Warszawie wybuchło. Mało kto wie, i to pisze zarówno pan Zykowicz, jak nie tylko pan Zykowicz, ale to jest także troszeczkę w takiej książce biografia szpiega o historyka, jak się nazywał? Gadomski. Bardzo biografia agenta o Benku Zellmacherze, bardzo ciekawa, czyli o Redycji. Bardzo ciekawa książka. Pisze również, że na polecenie rządu londyńskiego SPOW-u, które wykonało polecenie z kolei Churchilla i wojska alianckich, pod koniec roku 1940 i pod koniec roku i na początku roku 1944 AK pomagało specjalnym ludziom cichociemnym, jak można nazwać specjalnym, przysyłanym przez Moskwę, tutaj do Polski, przesyłanym przez Moskwę. Był jeden oddział AK-owski, który chciał ich po prostu odstrzelić, ale zostali potem bardzo szybko zneutralizowani, ten oddział. W związku z czym, tak jakby AK w jakiś sposób na polecenie Churchilla pomagało. Churchillowi chodziło właściwie o to, aby na siłę wzmocnić Stalina. To już było oczywiście po Teheranie, oczywiście przed Jałtą, ale po Teheranie. Monter nie wiedział, jaka jest naprawdę sytuacja na froncie. Otóż, proszę Państwa, tu są dwie rzeczy bardzo ciekawe. Muszą Państwo wiedzieć, że mitem jest to twierdzenie, my mamy, Hitler narzucał swoją wolę Wehrmachtowi. Po Stalingradzie, po nieudanej operacji Cytadela, po Kursku i także po operacji Bagration, która właśnie się kończyła i krótko przed powstaniem Rosjanie przez Białoruś, Hitler narzucił wtedy, przekonał Wehrmacht, że Rosjanie najprawdopodobniej pójdą na Niemcy, ale górą, czyli wałem, to co nazywamy wałem pomorskim, czyli wybrzeże. W cały Wehrmacht, łącznie z Keitelem, był przekonany, że to będzie wynik operacji Bagration i tam z dołu z Ukrainy, że Rosjanie pójdą środkiem, między innymi przez Warszawę. Hitler nakazał im przerzucić część wojsk ze środkowej Polski wówczas na tereny, żeby wzmocnić obronę Pomorza. I rzeczywiście, Rosjanie poszli Pomorzem, wykorzystując przy tym flotę swoją oczywiście do ostrzeliwania wojsk na lądzie. Rozpoczął się ogromny bieg, praktycznie gonitwa wojsk niemieckich właśnie w kierunku Pomorza. Rosjanie zostali również, nie mieli zbyt wielkich sił tutaj. I w momencie wybuchu powstania w Warszawie część wojsk niemieckich musiała zawrócić, dwie dywizje SS musiały zawrócić. Tak myśleli Rosjanie. I przez pewien czas Warszawa wiązała im siły, zanim Rosjanie podciągną i zniszczą te wojska
właśnie w drodze na Pomorze. Bo wojsko lecące na odsiecz i wojsko, które właściwie dopiero się rozstawia na froncie, jest chyba najsłabsze. To nie jest żadna obrona Rosjan, tylko to mówię po prostu, jak to wyglądało. Z punktu widzenia Rosjan, Powstanie Warszawskie im służyło. Między innymi ta armia pancerna SS, która musiała zawrócić szereg innych oddziałów, częściowo rozbitych, częściowo nierozbitych, ale to wszystko leciało właśnie na Pomorze, bronić Pomorza, proszę Państwa. Dodatkowo, wybuch powstania załatwił Rosjanom rzecz podstawową. Całe praktycznie podziemie w Warszawie. Rosjanie dobrze wiedzieli, i to jest z materiałów wywiadowczych zarówno akowskich, jak i z materiałów wywiadowczych niemieckich wynika, jak również wynika to z materiałów wywiadowczych rosyjskich, że Rosjanie cholernie bali się wejść do Warszawy, bo jeśli by weszli do Warszawy takiej, jak, bo załóżmy, że powstanie by nie wybuchło i Rosjanie by zajęli, weszli do Warszawy, mieliby w tym momencie ogromny problem, ogromny problem. AK zostało wcześniej zresztą zmuszone do tak zwanej operacji wachlarz, czyli do niszczenia tyłów. Chodzi o to, żeby w czasie ataku na Związek Radziecki do niszczenia tyłów i niemieckich i przygotowania jakby terenu pod Armię Czerwoną. To o tym pisze nie tylko Zychowicz, to są wyraźne twierdzenia Churchilla i tego, co tam było. W momencie, kiedy ujawniło się cała AK, ujawniła się cała walka i zostało zniszczone, praktycznie zniszczone i zniszczona Warszawa, Rosjanie pozbyli się problemu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że od roku mniej więcej 1941-1942 trwała współpraca pomiędzy Abwerą a tak zwanym Wydziałem Wschodnim Zarządu Głównego AK na temat neutralizacji rozpracowywania siatek szpiegowskich sowieckich na terenie Warszawy i na terenie Polski. To oczywiście to można potraktować i zostało potraktowane jak kolaborację ze względu na to, że to, czego nie bierze właśnie pan Zychowicz w ogóle pod uwagę, biorąc pod uwagę kontekst zbrodni niemiecki i terror niemiecki, było to niemożliwe, ale coś takiego było, proszę Państwa. Coś takiego było. I Rosjanie o tym także wiedzieli. Oni także mieli swoje źródła. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nikt nie chce tego zbadać, ale przypuszczam, że mieli również źródła w Komendzie Głównej AK, ponieważ na pewno mieli te źródła w Londynie. I to bardzo dobrze usadowiono. Ja przypomnę Państwu piątkę z Kembry. Ostatecznie ludzie, którzy byli, każdy z piątki z Kembry zajmował stanowisko decyzyjne w instytucjach, które miały wpływ na politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii ówczesną i w tym i politykę wobec Rosji. Począwszy od Filbiego, który przecież w pewien sposób nadzorował również wojska polskie. Tak, bo on nadzorował wojska polskie z ramienia kontrwywiadu. Zastanówcie. Nie wiem, proszę Państwa, to jest historia, czy historia kiedykolwiek to wyjaśni, ale Powstanie Warszawskie, proszę Państwa, jest dla mnie przykładem kolejnego oszukania ludzi przez bardzo sprytnych graczy politycznych, kolejnej zdrady społeczeństwa. Ja jeszcze raz powiem, i tak jak napisane jest w tym wierszu, tu potrzeba spokoju, potrzeba o tym pamiętać, ale trzeba pamiętać również, że na tym mieście, na Warszawie, na moim mieście dokonano niesamowitej zbrodni. I za tą zbrodnię odpowiedzialni są nie tylko bezpośredni wykonawcy, czyli Niemcy, ale odpowiedzialni są także ci, którzy do tej zbrodni dopuścili, a więc Rosjanie i Anglicy, jak i część tych, którzy tym wszystkim zarządzali. Przykro mi. Większość ludzi, większość wyższych oficerów AK, wiem, bo rozmawiałem z wieloma, nie była pełna świadoma tego wszystkiego, co się dzieje. Nie wiedzieli nawet o Teheranie. Nie wiedzieli o tym, że już jest podzielone i Warszawa za to zapłaciła. Zdjęła w ogóle z Rosjan problem, cholerny problem, który by mieli, bo gdyby oni do Warszawy, jeszcze raz powiem, gdyby nie wykończono Warszawy i nie wykończono podziemia w Warszawie, to Rosjanie by tak łatwo nie mieli. To dzięki temu mogli tu wpuścić całkowicie swoich ludzi i zmienić całkowicie oblicze tego miasta. No niestety, tak było. Prawdopodobnie to, co mówię, jest dla Państwa i prosiłbym o jakieś, nie wiem, czy Państwo słuchacie, czy nie słuchacie, niech odeszli, bo pewnie wielu, szczególnie ludzi młodszych, wychowanych w kulcie powstania, w kulcie właśnie tych walk, tego bohaterstwa i tak. I rzeczywiście trzeba docenić to bohaterstwo zwykłych ludzi, tą ofiarność, że już nie mieli później wyjścia, musieli walczyć i walczyli. Ale trzeba naprawdę pamiętać, proszę Państwa, o tych wszystkich uwarunkowaniach.
Nie można i rzuca się do gardła każdemu, który powie to, co ja dzisiaj mówię w dniu 1 sierpnia, bo to jest rocznica śmierci, męczeństwa, znajomych mojej rodziny, ludzi, o których słyszałem, znajomych moich, również tak. To jest zupełnie inaczej to trzeba odjąć. I to są zwykli ludzie. To byli zwykli ludzie, którzy byli żołnierze, którzy walczyli, którzy mieli odwagę. Natomiast cała reszta, proszę Państwa, tych, tak jak wymienia Zychowicz tych generałów i Panie Boże, no Pan się nie obraża, ale Pan Zychowicz ma dużo racji w tym, co mówi. To są ludzie, których już Anders chciał postawić przed sąd. To jest zdanie, Panie Arkadiusz, słyszałem z ust ojca, że powstanie było bez sensu i przydać się po wojnie. Tak, i tego bali się Rosjanie. Wykończono prawie całą inteligencję w ten sposób. Wykończono całą inteligencję w ten sposób. Proszę zobaczyć, proszę spojrzeć na to oczyma Rosjan, oczyma Stalina. Oni dobrze wiedzieli, Warszawa była centrum i o tym pisał Goebbels, o tym pisały wszyscy, o tym pisali wszystkie służby wywiadowcze, że Warszawa była ogromnym kłopotem dla Niemców, ale była także kłopotem dla Rosjan. I Rosjanie o tym dobrze wiedzieli. Dzięki temu, proszę Państwa, weszli do miasta, którego nie było. Zmęczonego, zabitego, zamordowanego, zgwałconego miasta, w którym mogli osadzić kogo chcieli i gdzie chcieli. I nie mieli już żadnego problemu. Mogli wyłapywać tylko niedobitki. Nie byłoby tych wszystkich Różańskich, Bierutów, tych wszystkich rzeczy, gdyby nie było powstania. Nie byłoby ich, bo prędzej czy później zostaliby odstrzeleni, bo jak zdam życie, to cała ta konspiracja błyskawicznie by zaczęła walczyć z Rosjanami i miałaby dużo szans. Nie byłoby tego, gdyby nie naciski Londynu, proszę Państwa. No właśnie, oni się bali jeszcze tutaj, my po prostu się tak, jeżeli odrzucimy te nasze hura patriotyczne pomysły, to różne rzeczy, ten szał, to uniesienie, tą euforię, to pomyślmy i wtedy dojdziemy do tych wniosków. Druga sprawa to jest właśnie to, co powiedziałem o sytuacji militarnej, gdzie rzeczywiście wojska niemieckie gnały jak szalone na odsiecz i na wzmocnienie wojsk broniących wału pomorskiego, bo Rosjanie tamtędy poszli, proszę Państwa. Ja w tej chwili trochę podsumuję, bo potem jakieś pytanie jeszcze odpowiem Państwu. I to było właśnie tak, to jest taka, ale dzięki tej hekatombie, cóż no, pomogliśmy Rosjanom. Notabene muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo duża część wojskowych na Zachodzie, nie tylko Anders, ale byli przeciwni powstaniu w Warszawie. Wiedzieli i znali sytuację militarną. Moi członkowie mojej rodziny, ich znajomi, a pamiętam jak opowiadali o powstaniu, oni cały czas wierzyli w to, że przyjdzie jakaś odsiecz, że Amerykanie, że alianci zaatakują, że Rosjanie zaatakują, że tu rzeczywiście nie ma Niemiec. I byli strasznie, ale po 7 dniach powstania już dobrze wiedzieli, że przegrają. I tu jest największy heroizm tego wszystkiego, bo oni walczyli wiedząc, że są na straconej pozycji, ale walczyli, bo walczyli o siebie, przynajmniej chcieli umrzeć z honorem, skoro dali się wpakować w ten kanał. No niestety, tak to jest i tak trzeba nazwać. I proszę mi też wierzyć, że bardzo wielu powstańców i ludzi, których ja znałem, twierdzili, że nie chcą tego święta, nie chcą świętować. Mogą pójść na groby, składać, bo zawsze można pójść na groby i tylko pójść na groby, bo dla mnie 1 sierpnia jest czymś takim jak 1 listopada. Czymś takim jak 1 listopada i proszę Państwa, nie ma i zdania nie zmienia. Proszę Państwa, Pan Marek pisze mi, by Zachód pomógł, jak wojna skończyłaby się inaczej. Pewnie tak, pewnie by się skończyła inaczej. W ogóle gdyby armia podziemna w Polsce nie wykonywała poleceń Londynu, to czytaniu szeregu rzeczy i dokumentów można stwierdzić, że te polecenia służyły głównie Rosjanom, na przykład Wileńskie AK, czy te próby dogadywania się, czy tak jak już mówiłem, pomoc, użycie pewnej podziemnej infrastruktury w instalacji rosyjskich, sowieckich szpiegów tutaj przecież. To była czysta naiwność. Ewentualnie należałoby się zastanowić, kto tam, dla kogo tak naprawdę pracował, bo wydaje mi się, że NKWD musiało mieć, tak jak w 1939 roku, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie musieli mieć dobre źródła z dobrym dotarciem, to na stanowiskach decyzyjnych, wywiadowcze, tak samo, proszę Państwa, musiało być tutaj w podziemiu.
Musiało być. I tylko chyba ślepy człowiek, ewentualnie ktoś, kto jest wrogiem właśnie Polski, nie chce tego widzieć. Niestety. Niestety. Pan Paweł Szynt napisał mi tutaj, że syreny są najlepszym upamiętnieniem. Tak, proszę Państwa. Te syreny tak. Tylko syreny i ta chwila zadumy, tak naprawdę. Niepotrzebne są te, no ktoś chce może jeszcze kwiaty złożyć, znić, zapalić, proszę bardzo, ale niepotrzebne będą te uroczystości, te z oficjelami, borem, z tym wszystkim, te głupie gadki polityków, bo to właśnie politycy, to właśnie cudze interesy doprowadziły do morderstwa na tym mieście i do wymordowania 700 tysięcy warszawiaków, głównie elity intelektualnej kraju, proszę. Za co płacimy do dzisiaj? A tak notabene. Już na sam koniec chciałem powiedzieć jedno. Warszawy nie dali rady Rosjanie, nie dali rady Niemcy, nie dali rady później komuniści. Dopiero po 89 roku zniszczono Warszawę i trwa to do dzisiaj i dano radę Warszawie. Dano radę Warszawie. Po prostu, niestety. Dlatego tak się wściekłem, jak usłyszałem Warszawka, bo to obraża przede wszystkim to pojęcie te 700 tysięcy ludzi, które zostało zamordowanych na ulicy Warszawy. To ginęło. Wszystkich bohaterów i którzy tak mówią, idą sobie potem jednocześnie składać kwiaty. Ale cóż od nich żądać, kiedy się wszyscy małego rozumu. Nieważne, nieważne jest ta audycja. Proszę Państwa, ja już na sam koniec to chciałem tylko wiedzieć, że ja wiem, że mogło się do Państwu nie podobać, są Państwo rozczarowani, ale proszę mi wiedzieć, ja musiałem zrobić taką audycję, bo 1 sierpnia będę przez wszystkich bombardowany, pytany o Warszawę, o powstanie, a wtedy powiedziałem nic. Wtedy w dniu 1 sierpnia pomyślę chwilkę o 17, o tych wszystkich, którzy zginęli, to wszystko. Nic więcej. Warszawa dalej żyje i chce żyć dalej. I powinna żyć dalej, proszę Państwa. I to jest właśnie wielkość tego. Nie pozwolę spieprzyć żadnym cholernym politykom, bo inaczej będzie bardzo, inaczej przegramy wszyscy. Okej, mam takie pytanie jeszcze do Państwa. Zacząłem wierszem. Chciałem Państwa ocenę tego wiersza, oczywiście. Oczywiście, nie wiem, kto się spodziewają Baczyńskiego, a tu nie ma ani Gajcego, ani Baczyńskiego. Już naprawdę mam dość. A notabene Baczyński pisał nie tylko wiersze o wojnie, pisał bardzo dobre wiersze i była tak, jak była, zdaje się, jakiś koncert z wierszami Baczyńskim, wiersze w Nerzebie. Okej. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? No poproszę o jakieś pytanie, jakim się pożegnam. Chciałem Państwa już szósty, imieniny jest Anna, Grażyna, Hanna, Mirosława, resztę na Bartłomieja, Erasta, Jacynta, Jacka, Jacentego, Joachima, Krystiana, Sancja, Symeona, Teodora, Tytusa, Walentego, Walentyna i Wilba. Żadnego dnia jutro nie ma poza niedzielą. Państwa bardzo niedziela. Jutro chcę zaprosić Państwa, także patrzcie na czacie. Pani Iza, teraz również epatuje się wiarą w syna. No oczywiście, że naiwność żaden nie będzie przelewał krwi w obronie Polski. Niestety, proszę Państwa, i nie mogę wyraźnie po prostu sami się powinniśmy. Jutro będę chciał zaprosić Państwa, proszę patrzeć na czacie albo u mnie na Facebooku, gdzieś w okolicach 15 na Fredrowisko 2. To już będzie weselsze i potem na audycję wieczorną, gdzie można sobie pogadać o czym tym. Czy może pan z okazji dnia niej, panie Anista, wesoło, bo dzisiaj jest audycja czemu innemu poświęcona. Tutaj jest takie ciekawe było, nie wiem czy ten pan jeszcze jest, ale chyba uciekł, jak usłyszał o czym będzie audycja na temat. Bardzo ciekawe, bo to jest coś, co o czym jutro będę chciał też powiedzieć. Pan Łukasz Starczewski mi napisał. Chciałem zwrócić uwagę na porozumienia międzynarodowe dotyczące obejmowania terenów na planetach i księżyc. Rozumiałem to, kto co zajmie, ten posiada. Dlatego Chińczycy mogą się nawet rozbić na Marsie i będzie ten kawałek Marsa należał do nich. Chyba, że ktoś może dobrze, jutro na ten temat porozmawiam, bo to jest ciekawe. To w tej chwili wiem, że już się strasznie kłócą o to, kto co będzie posiadał. Widzicie Państwo. Polityka. Okej, dziękuję Państwu, dobranoc. Pamiętajcie, jutro gdzieś w okolicy.